Pokój, dobro, witam tym staropolskim pozdrowieniem spod mojego mostu tutaj, który służy mi za ochronę przed słońcem. Jest dzisiaj bardzo gorąco, chociaż jeszcze tydzień temu wymarzały te uprawy różne, rolne. To jest niesamowite. W ciągu paru dni zmienia się po prostu klimat z antarktycznego na tropikalny, a ten odcinek dzisiejszy, ten wstęp w ogóle nie był nawiązaniem do tematu dzisiejszego odcinka, ale będziemy mówić dzisiaj o mijaniu rodziców. Krzysztof Krawczyk śpiewał, że mijamy, jest to bardzo ludzka rzecz, mimo tak w tym tekście piosenki bardzo ciekawym, który poznałem przed 5 sekundami, jest mowa o tym, że śpiewa od 50 lat, od pół wieku i jeszcze pół wieku zamierza śpiewać, ale ta mądrość Krzysztofa Krawczyka, że mijamy, jest to ludzka rzecz, niech będzie wstępem też do naszego spotkania dzisiejszego, ponieważ to jest najbardziej oczywista prawda o życiu, że to życie w którymś momencie dobiega końca. I może, drogi mój widzu, masz takie doświadczenie już, że twoi rodzice, ich czas ziemskiego życia już minął i odczuwasz pewną stratę i rozumiesz dokładnie te słowa, co to znaczy. Ale to słowo dzisiejsze chcę bardziej skierować do tych, którzy swoich rodziców z jakiegoś powodu omijają. I to jest, myślę, bardzo poważna sprawa, bo żyjemy w... Ta relacja, która jest jakby najważniejsza w naszym życiu, relacja z naszymi rodzicami, ona jednocześnie z powodu tej wielkiej bliskości powoduje w nas mnóstwo trudu. I nasi rodzice przeżywali ten trud w kontekście relacji ze swoimi rodzicami, my jako dzieci przeżywamy to ze swoimi rodzicami. Myślę, że nikt z nas nie jest od tego wolny. I myślę, że pierwsza rzecz to taka, jest taka, żeby się tego nie bać po prostu, że te relacje są czasami skomplikowane, są trudne, że czasami mamy jakiś żal do naszych rodziców o różne rzeczy, że w którymś momencie dojrzewamy do tego, żeby przyjąć ich takimi, jakimi są, żeby zrozumieć to, że kochali nas najlepiej, jak potrafili, że nie umieli w inny sposób. Czasami wielkie rany powodują rozejścia się naszych rodziców, ich jakieś takie niezrozumiałe z punktu widzenia dziecka, niezrozumiałe dla dzieci właśnie, te rozstania, które powodują w nas ogromny, ogromny ból. To, co daje nam dobra nowina i to, co dają nam sakramenty, to, co daje nam Pan Bóg, to możliwość przebaczenia. Po to, żeby swoje własne serce uwolnić od tego kwasu nienawiści, od tego kwasu nieprzebaczenia, od takiego, można powiedzieć to bardzo obrazowo, ale też realnie, od takiego kamienia, który gdzieś leży na moim sercu, jej uciska i nie pozwala po prostu temu mojemu krwioobiegowi w pełni pracować i mnie dotleniać. To jest nieprzebaczenie, które w sobie nosimy, które nas od środka gdzieś zaciska, zgniata. A to, co jest na pewno wezwaniem Pana Jezusa, to jest wezwanie do przebaczenia. W tym kontekście jeszcze inna forma mijania rodziców w takim pozytywno-negatywnym ujęciu, jeśli można tak powiedzieć w ogóle, to jest kwestia tego, do czego również wzywa nas Ewangelia. Czasem te nasze relacje z rodzicami są bardzo trudne, ponieważ my jako dzieci nie podjęliśmy trudu wyfrunięcia z gniazda. To znaczy, żyjemy w takim bardzo mocnym uwiązaniu z własnymi rodzicami. I nie mówię tutaj o dzieciach, tylko o dzieciach, które już czasami mają swoje własne dzieci. Chodzi mi o sytuacje, w których mając własne rodziny, żyjemy ciągle jak małe dziecko, po prostu gdzieś przywiązane bardzo mocno do swoich rodziców. Nie przecięliśmy pępowiny. Rodzicom jest bardzo trudno to zrobić, bo dla nich zawsze pozostaniesz dzieckiem. Ale ty jako już młody dorosły, jako już może czasami dorosły człowiek, powinieneś dokonać takiego kroku, który można nazwać pewnym rozłamem, można nazwać za Panem Jezusem opuszczeniem. On jako warunek w ogóle małżeństwa, Pan Jezus, powołując się też na tradycję Starego Testamentu, mówi o tym, że warunkiem zaistnienia małżeństwa jest to, że człowiek opuszcza ojca i matkę. Więc może nie do końca to jest ominięcie, bo mijanie kojarzy się z takim udawaniem, że czegoś nie ma. Ale tutaj chodzi o takie realne opuszczenie, oderwanie się, zaistnienie jako ktoś osobny, jako osoba, czyli właśnie ktoś osobny, niezależny od swoich rodziców, ale właśnie w miłości do nich. Więc czasami, aby to oderwanie się dokonało, ten rozłam, to rozejście się, jest potrzebne takie ominięcie tej relacji, ale nie urwanie jej. Więc
ciężko jest mówić może o takich trudnych tematach w krótkim odcinku, więc rzucam tylko takie hasła, żeby sobie gdzieś pewne rzeczy przemyśleć, bo wydaje mi się, że wiele z naszych problemów, szczególnie problemów młodych małżeństw, wynika z tego, że to ominięcie się nie dokonało, że nie zaistniało, nie miało miejsca. Także do tego zachęcam. Jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna zachęta to jest taka, żeby właśnie się nie mijać z rodzicami w takim szczególnym kontekście, kiedy unikamy trudnych rozmów. Czasami jest tak, że pewne rzeczy musimy sobie z rodzicami wyjaśnić, musimy im powiedzieć pewne rzeczy, czasami postawić granice. Wtedy łatwiej oczywiście jest się minąć, łatwiej jest wtedy się jakoś przed nimi schować, łatwo jest udawać, że problemu nie ma, ale w którymś momencie no, trzeba będzie się za to zabrać, trzeba będzie pewne rzeczy rozwiązać, trzeba będzie pewne rzeczy wyciągnąć i nie wolno się tego bać. To wszystko niech się dokonuje w miłości, tak jak wzywa nas Pismo Święte. To nie chodzi tutaj, nie wzywam do wojny przeciwko rodzicom, nie wzywam do jakiegoś, nie wiem, uciekania z domu, ale do życia w prawdzie i do życia w miłości, tak jak mówi o tym Ewangelia. Jest to bardzo trudne. Jest to czasami, wydaje się, może nawet ponad siły. Czasami takie rzeczywiście jest, ale tutaj w tym doświadczeniu trzeba się po prostu modlić i prosić Pana Jezusa o to, żeby dawał światło na te sytuacje, żebyśmy my potrafili je rozwiązywać w miłości i żeby to mijanie się nie doprowadziło do tego, że my utracimy relacje, bo o te relacje z rodzicami należy dbać, ale w mądrości i w takiej miłości do nich. Także niech Pan Bóg błogosławi wszystkim rodzicom, błogosławi tym, którzy będą rodzicami, błogosławi dzieciom, żebyśmy się wzajemnie nie unikali, nie mijali, ale potrafili właśnie budować nasze relacje w miłości i prawdzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Spod Mojego Mostu. Pokój i dobro. I w każdym razie dziękować, że jesteśmy z nami? Nie. Zapraszam do kolejnego odcinka naszego cyklu, naszej serii o przemijaniu, mijaniu, odpływaniu, uciekaniu i strachu w wszystkich naszych ludzkich rzeczach. W kolejnej naszej odsłonie porozmawiamy trochę o przyjaźniach, o tym, jak mijamy się z przyjaciółmi, jak się czasami wymigujemy od relacji i ze strachu po prostu sobie na nie nie pozwalamy. Także zapraszam, bądźcie z nami i oglądajcie nasz cykl o mijaniu.